witam bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, prawdziwy eksperyment dzisiaj. Otóż Speedball zagościł w stacji narciarskiej Złoty Groń. Po raz pierwszy na świecie przeprowadzimy turniej w stacji narciarskiej w Istebnej. Mam nadzieję, że wszyscy się będą świetnie bawili, a jak będzie naprawdę, to się okaże. Czy spodziewała się Pani, że w zimę na stoku narciarskim na koniec ferii można sobie pograć w grę, która przyjeżdża do nas z Egiptu, nie wymaga piasku, można w nią grać na śniegu? Nie spodziewałam się, natomiast tak jak powiedziałam, bardzo fajna gra dla wszystkich w każdym wieku, także na pewno jeszcze spróbujemy, bo będziemy jutro. Czy córka grała? Nie grała, ale dzisiaj jeszcze zostajemy. No to mam nadzieję, do zobaczenia. Na pewno. Trudno się nauczyć gry speedballa? Jak ktoś grał wcześniej w squasha, to ma łatwość. A, czyli squash jest troszeczkę podobny, tak, do speedballa? Tak, tylko piłeczka jest uwiązana na żyłce. I dzięki temu nie ucieka? Dzięki temu nie ucieka i nie trzeba po nią biegać i się schylać. I to jest super? Tak, i to jest eleganckie i bardzo mnie się podoba. Czy każdy może grać speedballa? Każdy! Jak się Pani podoba speedball? Bardzo mi się podoba, bardzo. A próbowała Pani zagrać? Próbowałam, z początku nie wychodziło, ale później coraz lepiej było. Czyli każdy może się nauczyć grać w tą grę, tak? Każdy, jak najbardziej. Panie Grzegorzu, zajął Pan drugie miejsce w turnieju speedballa. Jak się grało ze swoim przeciwnikiem w finale? Grało się świetnie. Przeciwnik tutaj wykazał się większymi umiejętnościami, czego mu gratuluję. A czy długo Pan gra w speedballa? W ogóle nie gram. No to mamy debiut, tak? Tak. Debiut od razu, srebrny medal. Czy polecił Pan tą aktywność fizyczną komu przede wszystkim? Tak, bardzo fajne i chyba wszystkim. Dzieciakom, starszym? Tak? Tak. Panie Zdzisławie, pierwsze miejsce w turnieju. Jak długo Pan grał speedballa? No dzisiaj grałem gdzieś godzinę temu, na chwilę dozerwałem rakietkę i na chwilę pograłem. Także jestem już zawodnikiem doświadczonym w porównaniu do drugiego miejsca. I utytułowanym, można powiedzieć, pierwsze miejsce w turnieju, tak? Medal na szyi zawisł. Komu Pan polecił tą grę speedballa? Ja myślę, że wszystkim, którzy chcą trochę sportu doświadczyć, którzy się chcą poruszać, także myślę, że to jest bardzo dobry czas na spędzenie, jak dzieci jeżdżą na przykład na nartach, można i pograć w speedballa, prawda? Rozumiem, że jeżeli będziemy organizowali kolejny turniej, to spotkamy się z Panami. No, jeżeli tak los pokaże, to pewnie tak.
się speedball? Bardzo fajnie się gra. Można grać rodzinnie, mi się wydaje. I na małej powierzchni terenu. Widziałem, że tam chyba dzieci, tak, grały i zdobywały nawet medale. Czy wiążecie jakieś nadzieje, jakąś przyszłość właśnie ze speedballem? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, to zależy od dzieci. Ale jesteśmy taką troszeczkę rodziną usportowioną, także widzę, że tam mojemu starszemu synowi nawet to dobrze wychodziło. No to być może, jeżeli sekcja powstanie tutaj w okolicach, no to można zacząć trenować. Tak, byśmy bardzo chcieli spróbować nowego sportu. To jeszcze raz gratuluję rodzinnego sukcesu i życzę wszystkiego dobrego.